Państwa, po przerwie w naszym studio już rozsiedli się panowie z portalu kulturalnego Szczecin Główny, Kamil Grygielewicz i, przepraszam, wiedziałem, że w końcu się pomylę. Więc tak, jeszcze raz, Hubert Grygielewicz. Dzień dobry. I Kamil Rzechuła. Dzień dobry. Jesteście panowie dzisiaj ubrani bardzo podobnie, dżins i te szare koszule, więc jakoś takich was sprowadziłem do jednej osoby, niechcący. Dzisiaj braliście udział w konferencji prasowej Dokument Artu, który zaczyna się 15 października i rozumiem, że jesteście wyposażeni we wszelkie informacje dotyczące tego festiwalu i zakładam, że zaraz oświecicie mnie i naszych widzów. 22 Dokument Art, tak jak powiedziałem, 15-22 października, chociaż twierdziłeś, Hubercie, że to już właściwie jutro się zaczyna. Dokładnie tak, no nie do końca jest ten 15-1. Cały Dokument Art wychodzi troszeczkę poza swoje ramy, zarówno czasowe, jak i tylko dokumentalne, czy też filmowe. Taki bogaty program, że nie zmieścili się w ramach, które sami sobie wyznaczyli. Dokładnie tak. I jutro w Inkubatorze Kultury o godzinie 18 będzie odbywał się finał Zachodnio Pomorskich Shortów, czyli przegląd twórczości twórców z naszego województwa, krótkich form filmowych. Shorty, czyli rozumiem, że takie bardzo, bardzo krótkie. Dokładnie tak. Etiudy właściwie filmowe, krótkie. A jeżeli chodzi o sam Dokument Art, no to naprawdę wydarzeń jest mnóstwo. W trakcie konferencji prasowej wypowiadało się na ich temat 5 osób, z czego każda z nich miała jakby inną działkę przydzieloną i naprawdę oni sami mieli problem, żeby to ogarnąć. Nie świadczy to o tym, że nie wiem, są źle przygotowani do tego, tylko po prostu naprawdę organizacja tego wydarzenia jest przepotężna. Tak samo jak i liczba partnerów, miejsc, w których wszystkie te wydarzenia będą się odbywać. Także. Dokumentar praktycznie w całym Szczecinie będzie się odbywał i tak jak mówiłeś, tam jest ileś tam działów, bo jest i ten podstawowy konkurs, i dział muzyczny, i spotkania, i dyskusje, i pan... No zresztą nie tylko w Szczecinie będzie się odbywało, to warto podkreślić, no, że... No tak, jest to festiwal międzynarodowy polsko-niemiecki. Tak. Mhm. Może tak wpierw kilka cyfr, żeby można było sobie wyobrazić, o czym w ogóle mówimy. Dokument Art to jest 180 filmów i 140 godzin prelekcji. Do tego są także panele dyskusyjne i goście z różnych krajów, nie tylko z Polski. A z kolei sam Dokument Art, filmy zgromadzone w jego ramach to opowiadają o przekroczeniu granic. Są to historie ludzkie z taką ludzką twarzą. Produkcje oczywiście są europejskie, ale to wcale nie świadczy o tym, że tematyka jest europejska, ponieważ wykraczają one poza nasz region geograficzny, ponieważ są także filmy chociażby o Chinach. I oprócz samej takiej formy dokumentalnej, to także można będzie zobaczyć różnorakie filmowe wizje futurystyczne, a także wideoklipy. Tak jest. Tutaj Kamil pije do bloku związanego z Martinem Scorsese. Będziemy mogli zobaczyć filmy autorstwa Martina Scorsese, ale takie nieoczywiste, jak na przykład... Czyli nie te kasowe produkcje? Nie te kasowe. Żadnych chłopców z Ferajny? Nie tym razem, ale będziemy mogli na przykład zobaczyć teledysk do utworu Bad Michaela Jacksona, 18 minut, nie wszyscy wiedzą. Czyli taką super pełną wersję. Dokładnie tak. Ale jeszcze tak wracając może do tego międzynarodowego charakteru festiwalu, to jury co roku jest inne i co roku jest też międzynarodowe. Przy okazji 22 edycji będzie tylko jeden Polak, będzie pan Bartosz, nie będę przekręcał nazwiska. Wolę nie przekręcanie nazwisk zostaw mnie. Okej. W każdym razie on jest krytykiem, jest szefem działu recenzji miesięcznika Kino, również pisarzem, także no, tacy naprawdę doświadczeni ludzie zasiadają w jury. Jeżeli chodzi o jakieś inne bloki tematyczne, to będziemy mieli również Telefon Art i do 14 października wszyscy chętni, którzy mają w swojej kieszeni telefon, którym umożliwia nagrywanie filmów, albo jakieś inne podręczne narzędzie do rejestrowania rzeczywistości, mogą wysłać... Przez chwilę się zastanawiałem, co telefon ma wspólnego z festiwalem filmowym, ale... Jak kiedyś się dorobię telefonu, który potrafi kręcić filmy, to pewnie zrozumiem. Dobrze, czyli... Tak, jeżeli masz... Czyli można odsyłać swoje filmy zrobione komórką. Tak, jest ograniczenie 3-minutowe, żeby ten film trwał maksymalnie.
I każdy bez względu na wiek czy szerokość geograficzną może nadesłać swoją propozycję. Oczywiście najlepiej, żeby to była dokumentacja rzeczywistości, czyli dokument. Do 14 października można to wysyłać, później jury wybiera najlepsze. One są prezentowane na festiwalu, a głosami publiczności jest przyznawana złota komóra. To miło. A co jeżeli chodzi o część muzyczną może, panowie, bo tam... Może już skoro mówiliśmy o konkursie jednym, to też powiemy o drugim, tym ważniejszym konkursie europejskim. Filmy w ramach konkursu głównego, konkursu europejskiego będą pokazywane od piątku do poniedziałku, czyli 18-21 w Kinie Zamek. No i tutaj też takich parę cyfr dla oglądu. Łącznie zostało zgłoszonych filmów z 21 krajów, zostały zgłoszone filmy. 46 z nich zostanie właśnie pokazanych. Wśród nich jest 9 filmów niemieckich i 5 filmów polskich. Jeszcze dodatkowym smaczkiem tego konkursu jest to, że będzie można po projekcjach porozmawiać z autorami, z producentami filmów, zapewne dopytać się o coś, spróbować zinterpretować może ich dzieło. Także naprawdę to także jest ciekawe wydarzenie pod tym względem. Wracam do tej części muzycznej, bo wiem, że kilka fajnych koncertów też się szykuje przy okazji festiwalu. Dokładnie tak. Ludzie, organizatorzy, czyli oficyna, no, postarali się w tym roku bardzo, bardzo mocno, no i ściągają przede wszystkim rockowe klimaty do naszego miasta. Większość tych wydarzeń będzie się działa w klubie Imperium. To może Kamil, ty opowiesz trochę o tych koncertach. Tak. W Imperium odbędą się 3 koncerty. Koncert rockowej grupy Lipali już 16, to jest 16 już października. Lipali to jest to przedsięwzięcie Tomka Lipnickiego, jeżeli pamiętam. Dokładnie tak. Dobrze. Tak. Później będzie nasz krajan Damian Ukedże. To jest 19, sobota, a w ostatni, ten oficjalny dzień dokumentartu będzie można posłuchać Skubasa, o którym może też Hubert trochę powiedzieć, ponieważ przeprowadzał z nim wywiad w ramach działalności naszego portalu. Tak, przeprowadzam z nim wywiad. To on jest reprezentantem takiej sceny songwriterskiej, łączy folkowe klimaty z grunge'em. On jest fanem Nirwany między innymi, także na koncertach jest naprawdę ostro. Warto się wybrać. Byłem, polecam. A wracając do jakichś innych koncertów, to przy okazji dokumentartu silna jest reprezentacja Szczecina i okolic, bo tu już Kamil mówił o Damianie Ukedże. Oczywiście. Feng Shui'a chyba się pojawi. Feng Shui'a, tak. Właśnie o Feng Shui chciałem wspomnieć. 17 będzie w Rockerze, czyli projekt Olka Różanka, Macieja Kazuby. Później mamy 18 we Free Blues Clubie występuje zespół Chemia z wokalistą Łukaszem Drapałą, który również ze Szczecina pochodzi. Miał swój epizod w Fat Belly Family. A jako support gra zespół Naimi, również szczecinianie. Natomiast 20, to jest około muzyczne, bo nie można tego zakwalifikować całkowicie jako koncert, to będzie premiera filmu dokumentalnego o Marku Kazanie. W 13 muzach będzie ta premiera filmu, a warto jeszcze dodać, że całkiem niedawno miała miejsce premiera jego pierwszej solowej płyty. Tak, pierwsza solowa płyta. Wygrywał konkursy m.in. Jazz nad Odrą w latach chyba 60., także no, trochę się naczekał na swój debiut. Afterparty po zakończeniu festiwalu 23 października w Teatrze Kana będzie miała taka miejsce uroczysta premiera tego krążka Tangola. I również szczecinianie udzielają się obok pana Marka na tej płycie. Czyli nie dość, że festiwal się wcześniej zaczyna, to jeszcze się później kończy w porównaniu do tego, co stoi na... Tak jest. Jak mówiliśmy, wychodzi bardzo poza swoje ramy, nie tylko... Dobrze. Panowie, ja myślę, że mniej więcej przybliżyliśmy festiwal i mam nadzieję, że Państwa też zaprosiliśmy do udziału w festiwalu Dokument Art 22 edycji. Czy możemy jeszcze, trochę abstrahując od Dokument Artu, powiedzieć pokrótce o tym, co nas czeka w październiku w Szczecinie? Jeszcze z takich ciekawszych wydarzeń? W tym tygodniu, ewentualnie w następnym? W tym tygodniu, w piątek, w Słowianinie występuje Hunter. W tym roku na Woodstocku przeprowadzali taki ciekawy eksperyment, projekt Hunter. Grali największe światowe przeboje ciężkiego grania. Przyjeżdżają przy okazji nowej płyty, promocji nowej płyty. Również w piątek
czy promują właśnie nową płytę Imperium, a supportować ich będzie Ziemia Zakazana, też zespół. Tak. Również w piątek, troszeczkę później, bodajże o 21.30, tradycyjne szczecińskie jam session w Teatrze Kana, nie w Teatrze, w Piwnicy Kany. W Piwnicy Kany serdecznie zapraszamy, wstęp jest darmowy, scena otwarta, każdy może zagrać, zaśpiewać. W tym tygodniu mamy jeszcze... Jeszcze w piątek Filharmonia przybliży Mozarta, nie tylko muzycznie, ale także i biograficznie. Będą różne ciekawostki, na przykład dlaczego nie wiemy, gdzie jest on pochowany, czy w trakcie jego pogrzebu padał deszcz. No, na takie różne, łącznie także pytania związane z Requiem, które pisał jako swój ostatni utwór, także to będzie Filharmonii w piątek. To muzycznie, a coś poza muzyką? Poza muzyką. Rozmawiamy dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, prawda? To jutro jest premiera w Teatrze Współczesnym Diabeł. To sztuka nawiązuje do seriali kultowych Twin Peaks. Także też serdecznie polecamy. Recenzja oczywiście u nas na stronie już jest zamieszczona. Zapraszamy do zapoznania się ze zdaniem naszej redakcyjnej koleżanki. Ale premiery we wtorek robią? No, najwyraźniej. Ciekawe to. A pytałeś o październik. Październik mamy bardzo mocno obsadzony. No, sam Dokument Art to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Mamy również Festiwal Młodych Talentów. 18-20 października przyjeżdżają najlepsze wokalistki z kraju. Jest konkurs. Trzy zespoły ze Szczecina. Oho Koko, Johna Arden i Magda Wilento z Szymonem Orłowskim, duet. Standardowo w Teatrze Letnim? Nie, w tym roku nie. Jak nic nie wiem. W tym roku w Trafostacja. A, no to proszę, to widzę, Trafostacja wykorzystywana nie tylko do wystaw, ostatnio do teatru, a teraz jeszcze festiwal muzyczny, bardzo fajnie. Poza... 10.10. to jest TSA i Kurkuma. Już nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że nie mówiliśmy, ale możemy wspomnieć. Kolejna legenda rockowa przyjeżdża do miasta. To jest ta właśnie. Ślubie Imperium. 10.10. to jest czwartek. W ten czwartek. A jeszcze mamy festiwal pod koniec miesiąca, czyli festiwal architektury. Również w Trafostacji się będzie odbywał. Dzieje się naprawdę bardzo sporo. Sporo muzyki, jak widzimy. Sporo filmu, szczególnie dokumentalnego. Zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić wszystkie wydarzenia kulturalne na portalu www.szczecingłówny.org. Tam wszelkie recenzje, zapowiedzi i bieżące informacje, jeżeli chodzi o życie kulturalne naszego miasta. Hubert Grygielewicz, Kamil Rzechuła. Tym razem udało się poprawnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. O, nawet dziękujemy. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale publiczność bije brawo. Nie wiem, czy to dlatego, że poprawnie wymieniłem Wasze nazwiska, czy dlatego, że tak elegancko przedstawiliście tutaj nam nasze kulturalne zapowiedzi. Szanowni Państwo, powoli kończymy nasz program. Na kolejną Galaktykę Pomeranie zapraszam Państwa w środę. O godzinie 17 się spotkamy. Tymczasem kłaniam się nisko i do zobaczenia.